od 20 do 24 października odbędą się w Szczecinie po raz piąty Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej. Nadawać będziemy właśnie z tego miejsca, z pięknej willi Lenca, która jest dziś wizytówką Szczecina. Motywem przewodnim będzie 30-lecie traktatu o dobrym sąsiedztwie. To bardzo ważny dokument dla relacji polsko-niemieckich. Dokument, który my w Szczecinie czytamy bardzo szczególnie, bo nasza współpraca opiera się nie tylko na relacjach na poziomie administracji czy rządu, ale także jest bardzo bliska w relacjach między różnymi instytucjami i mieszkańcami naszego pogranicza. A o tym będą opowiadali ci, bez których pogranicze nie mogłoby sprawnie funkcjonować. Für uns Deutsche, ebenso wie für Polen, ein ganz wichtiges Ereignis. Nicht nur für die Versöhnung zwischen unseren Ländern, sondern unsere Beziehungen haben sich dadurch normalisiert, stabilisiert. Wir sind enge Partner, was die wirtschaftlichen Beziehungen anbelangt, in der wissenschaftlichen Zusammenarbeit, in der kulturellen Zusammenarbeit. Podpisanie traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy miało kluczowe znaczenie dla ułożenia relacji sąsiedzkich pomiędzy Polakami i Niemcami tutaj, przy samej granicy. Myślę, że wszystko to, co zawarte zostało w traktacie, wymienienie wszystkich obszarów, w których potencjalnie powinniśmy ze sobą potrafić współpracować, było dopiero zaczynem tego, co wydarzyło się także w kolejnych latach. Dzisiaj z pewnej perspektywy czasu już możemy powiedzieć, że wykroczyliśmy poza ramy określone w traktacie i dostrzegliśmy też pewne obszary o szczególnym znaczeniu dla nas jako dwóch narodów. Die Metropolregion Stettin ist mehr als nur wirtschaftliches Zusammenwachsen. Die Metropolregion Stettin bedeutet auch kulturelles Zentrum, kulinarischer Höhepunkt und Zusammenwachsen in tiefer Freundschaft, dies und jenseits der Grenzen. Transgraniczność miasta Szczecin charakteryzuje się przede wszystkim tym, że zarówno polscy i niemieccy mieszkańcy naszego pogranicza korzystają z atrakcji turystycznych, wydarzeń kulturalnych i wszelkich innych dobrodziejstw, które ma Szczecin do zaoferowania. Dobre sąsiedztwo to przede wszystkim zaufanie. I nie chodzi tutaj o polsko-niemieckie sąsiedztwo, tylko o po prostu przyjazne, serdeczne sąsiedztwo między mieszkańcami. Nieważne, gdzie mieszkamy, ważne, że siebie szanujemy i sobie ufamy. Gerade hier in der Grenzregion spüren wir, wie wichtig die immer intensivere Zusammenarbeit ist. Vorurteile abzubauen, Kenntnisse zu erweitern, zusammen die Zukunft gestalten. In Greifswald ist mit seinen Partnerstädten Stettin und Goljenow viel erreicht worden. Die Bürgerinnen und Bürger haben einen engen Kontakt. Auch das ein Ergebnis des Partnerschaftsvertrages. 30 Jahre sind eine lange Zeit. Vieles ist passiert, vieles ist erreicht. Noch mehr Aufgaben stehen vor uns. Wir wollen gemeinsam weiter die Zukunft in unserer Region gestalten. Transgraniczność Szczecina widać najlepiej na podstawie tego, że zanika coraz bardziej asymetria. I co to jest najlepszy znak tego, że jesteśmy po obu stronach granicy partnerami, a nie, że z jednej strony jest popyt, z drugiej podaż. I Niemcy są zainteresowani Polską i regionem Szczecinem, i Polacy drugą stroną granicy. I to jest chyba największy sukces po 30 latach traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Niemcami a Polską. Stosunki między Polakami i Niemcami żyjącymi na pograniczu, a nie tylko, się bardzo poprawiły. Dzisiaj dla i Polaków, i Niemców nasze wspólne społeczne relacje są bardzo, bardzo dobre. Życzę nam i naszym sąsiadom z Zaodry kolejnych wielu dziesiątek lat tak dobrej współpracy jak ostatnie 30 lat, kolejnych traktatów, ale również mądrych ludzi, słuchania się nawzajem, rozwijania naszej współpracy, nie tylko polsko-niemieckiej, ale ogólnie europejskiej, tak aby Polska i Niemcy przewodziły rozwojowi całej Europy, nie tylko tych naszych obu krajów. Podstawą budowania dobrych relacji na każdej płaszczyźnie jest wzajemne zrozumienie. Dlatego w Szczecinie tak ważne jest nauczanie języka sąsiada. Ten projekt jest dla nas kluczowy, realizujemy go wspólnie z partnerami niemieckimi. Dzięki temu tysiące dzieci zarówno po polskiej, jak i niemieckiej stronie może poznać język sąsiada. Dzięki temu kulturę, wzajemne relacje i budowanie tych więzi, które są tak naprawdę w otwartym społeczeństwie tak ważne. Wspieramy również przedsiębiorców i tych mieszkańców, którzy chcą funkcjonować po obu stronach granicy. To buduje przestrzeń, która ma przed sobą wielkie szanse i możliwości rozwoju. Für die Zukunft wünsche ich mir noch mehr Kontakte, noch mehr Treffen, insbesondere auch, dass die junge Generation Chancen hat, sich mehr zu treffen. Ich denke,
dass der deutsch-polnische Jugendaustausch gut vorangekommen ist, aber ich wünsche ihn mir auf gleich hohem Niveau wie den deutsch-französischen Jugendaustausch. Aber vor allem wünsche ich Ihnen Gesundheit und Glück. Życzę Państwu zdrowia i szczęścia. I jeszcze chciałam podkreślić, niech żyje polsko-niemiecka przyjaźń.